dzisiaj chciałabym Państwu zaproponować, dotyczy kryminalnych powieści dla młodzieży, ale takich powieści dla młodzieży, które bardzo chętnie też są czytane przez dorosłych, mimo tego, że ten adresat młodzieżowy, nastoletni jest bardzo mocno tutaj zdefiniowany jako właśnie ten odbiorca docelowy. To jest bardzo ciekawa praktyka, że właśnie te książki, których adresatami są osoby młode, nastolatki, nastolatkowie, tak naprawdę stają się również bardzo chętnie czytaną lekturą przez osoby dorosłe, co pokazuje, że też pewne fabuły, pewne opowieści, pewni bohaterowie stają się takimi postaciami uniwersalnymi, z którymi możemy się utożsamić w każdym wieku, tak można by było powiedzieć, a pewne wartości, które są przekazywane w tego typu powieściach, przy czym te wartości są przekazywane nie w sposób taki moralizatorski, nie w sposób taki typowo edukacyjny, ale właśnie dzięki ciekawej opowieści, że te wartości są na tyle uniwersalne, że właśnie w każdym wieku, tak jak powiedziałam, możemy się poczuć tymi bohaterami, którzy stają po dobrej stronie. Proszę Państwa, współczesna powieść kryminalna tak naprawdę bardzo mocno sytuuje się między rozrywką, tą rozrywką, która jest charakterystyczna dla literatury popularnej w ogóle, ale też między takimi odniesieniami typowo socjologicznymi, związanymi właśnie z diagnozą współczesnych lęków. Nie bez powodu mówi się, że dlatego współcześnie kryminał jest tak popularny, tak chętnie go czytamy, ponieważ w tych bohaterach, których przygody śledzimy, odnajdujemy własne lęki, ale też odnajdujemy własne problemy. Zauważcie Państwo, że z jednej strony we współczesnym kryminale bardzo mocno pojawiają się różnego rodzaju problemy, które tak naprawdę znamy z różnego rodzaju doniesień medialnych, znamy też z tekstów reporterskich, znamy z filmów dokumentalnych. Są to na przykład handel żywym towarem, to jest na przykład dominacja karteli narkotykowych w pewnych częściach świata. Jest to na przykład znęcanie się silniejszych nad słabszymi, temat chyba taki najbardziej uniwersalny, bo dotyczący, no można powiedzieć, że każdy z nas, tak to ujmijmy, albo niestety uczestniczył w takiej sytuacji, jako właśnie ten ktoś, kto staje po jednej albo po drugiej stronie, albo jako obserwator, a ten obserwator też, jak pokazuje kryminał, czasami jest równie mocno zaangażowany, jak właśnie ofiara, czy na przykład oprawca. Bardzo mocno też pokazywane jest instytucjonalne zło. Zło związane z tymi instytucjami funkcjonującymi w przestrzeni publicznej, które docelowo powinny służyć pomocą, które docelowo powinny wspierać te osoby, którymi się zajmują, a tak naprawdę stają się właśnie oprawcami dla tych swoich podopiecznych. To są bardzo często instytucje kościelne, to są bardzo często instytucje właśnie związane ze szkolnictwem, to są bardzo często instytucje związane z przedstawicielami władzy, tej władzy, która staje się obojętna na losy zwykłego człowieka. I znowu ten przekaz z powieści kryminalnej, czyli właśnie ta obojętność na losy zwykłego człowieka, jest w pewnym sensie takim doświadczeniem, które no my też odczuwamy na co dzień, czując się trochę takimi trybikami w maszynie, którymi właśnie nie interesują się tak naprawdę ci, którzy są wysoko i którzy rozgrywają swoje własne gry pod pozorem zainteresowania społeczeństwem, ale tak naprawdę gdzieś tam interesują się przede wszystkim zupełnie innymi sprawami niż losem zwykłych ludzi. Zauważcie też Państwo, że w przypadku detektywa, który pojawia się w powieści kryminalnej, tak jak piszą o tym Wojciech Burszta czy Mariusz Czubek, można mówić, że to jest rodzaj marki w powieści kryminalnej. Tej marki, która powoduje, że my po powieść kryminalną sięgamy. My sięgamy po kryminał dlatego, że jest jakiś wyróżniający się bohater, ten detektyw, któremu sprzyjamy, któremu kibicujemy, którego słabości stają się dla nas czymś, z czym możemy się utożsamić,
albo stają się takimi słabościami, które no, możemy zrozumieć, tak? A więc pojawia się w nas rodzaj empatii. Zauważcie też Państwo, że pojawia się inny wątek, wątek przestępcy, który już nie jest takim potworem, już nie jest takim barbarzyńcą, który przychodzi nie wiadomo skąd. Już nie jest takim wcieleniem zła, którego my nie rozumiemy i uważamy, że ono przyszło nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. Bardzo często ten przestępca jest jednym z nas. Jego też spotkało coś złego w przeszłości i potem on się mści na społeczeństwie. Czyli w pewnym sensie postać bohatera przestępcy w kryminale staje się też taką metaforą zła, które rodzi zło. Jeśli komuś czynimy zło, z tego właśnie może narodzić się potem zło jeszcze bardziej zwielokrotnione i zintensyfikowane. I w pewnym sensie, oczywiście nie chodzi tutaj o usprawiedliwianie przestępców, ale o zrozumienie, że oni też są częścią społeczeństwa i że oni czasami, nie zawsze oczywiście, ale czasami wcale nie chcieli się tacy stać i tylko właśnie pewne wydarzenia, które miały miejsce w ich biografii, spowodowały taki, a nie inny rozwój wypadków. Zwróćcie też Państwo uwagę, że w przypadku powieści kryminalnej my mówimy o seryjności, prawda? No bo mamy do czynienia zazwyczaj z seriami wielotomowymi, a więc tutaj powieść kryminalna też bardzo często łączy się z taką perspektywą, która jest chociażby charakterystyczna dla seriali, zwłaszcza tych seriali nowej generacji, tak? Czyli tych seriali amerykańskich, które opowiadają o świecie coś więcej niż taka typowa telenowela, z którą my często seriale utożsamiamy. A więc te opowieści są dużo bardziej skomplikowane etycznie, ale i też poruszają różnego rodzaju kwestie związane z obecnością zła w świecie, jak właśnie te tematy, które tutaj lekko Państwu zasygnalizowałam, no to można czy przywołać Dextera, czy Narcos, czy Układy, czy Californication, tak? Te seriale, które na pewno Państwo jakoś kojarzycie. Powieść kryminalna dla młodzieży jest też próbą opisu problemów młodych ludzi. Te wszystkie rzeczy, o których mówiłam przed chwilą, one przede wszystkim dominują w tych kryminałach, które jakby docelowo są adresowane do dorosłych. Natomiast w przypadku powieści kryminalnych dla młodzieży, te przestępstwa, które tam są opisywane, mają trochę lżejszy charakter. Też z tego powodu, żeby no nie epatować okrucieństwem, ponieważ no są też tacy autorzy, którzy bardzo drobiazgowo, bardzo szczegółowo opisują to, co jeden człowiek może zrobić drugiemu człowiekowi. Takim przykładem są na przykład, takim przykładem mogą być autorki Karin Slaughter, czy na przykład Val McDermid. Natomiast w przypadku powieści kryminalnych dla młodzieży mamy do czynienia w dużej mierze z elementami powieści przygodowej, więc też gdzieś w tle się pojawia pytanie, czy to jest bardziej powieść kryminalna, czy bardziej powieść przygodowa. Ten detektyw, ten młody detektyw, ktoś, kto jest właśnie tym takim nieletnim tropicielem zbrodni, bardzo często jest kimś wykluczonym ze społeczeństwa, z jakiegoś powodu niedostrzeganym. Jest nielubiany przez rówieśników, jest trochę taki wycofany, czasami wyróżnia się w taki sposób, że na przykład właśnie środowisko rówieśnicze go nie akceptuje i właśnie ta siła, którą zdobywa dzięki umiejętności przeprowadzenia skutecznego śledztwa powoduje, że ta osoba staje się kimś, co zaczyna budzić podziw i pokazuje tak naprawdę swoje umiejętności i pokazuje, że jestem kimś, kto nie był wcześniej doceniany i że tak naprawdę te osoby, które w taki sposób tego bohatera klasyfikowały, bardzo mocno się myliły. Bardzo często w związku z tym ta walka ze złem staje się też umiejętnością bardzo ważną, którą każdy tak naprawdę powinien posiadać, jeśli chce być niezależny. Umiejętność jest właśnie taką pokazaniem umiejętności przeciwstawienia się grupie i mówienia własnym głosem. Żeby nie powtarzać po innych, żeby nie bać się powiedzieć, co się myśli, ale żeby mieć własne zdanie i to zdanie umieć wyrazić, nawet wtedy, jeśli większość z jakiegoś powodu nam nie przytakuje. W związku z tym ta niezależność jest pokazywana
jako siła. I to też jest bardzo ważny przekaz młodzieżowych powieści kryminalnych, ale w ogóle tych powieści, w których mamy do czynienia z bohaterem, który właśnie jest tą marką, jest tym kimś, kogo podziwiamy. Tam nawet jeśli dochodzi do słabości, do pokazania tej słabości, my mamy świadomość, że my do tej słabości mamy prawo. Że mówienie o superbohaterze jest w tym momencie jedną wielką fikcją. Tak naprawdę każdy z nas składa się częściowo z dobra, częściowo ze zła, w sensie potencjału, i to od nas zależy, co z tym zrobimy. To od nas zależy, jakby na ile siebie ukształtujemy. Bardzo często też dochodzi do budowania takiej pozytywnej wspólnoty, gdzie właśnie ta grupa przyjaciół tę pozytywną wspólnotę kształtuje. Proszę Państwa, trzy serie książkowe, w których bohaterkami są nastoletnie detektywki, dziewczynki, które prowadzą śledztwo. To jest bardzo ważna zmiana w ogóle w powieści kryminalnej w XXI wieku. Mamy do czynienia, chociaż to nie jest jakby taka wiedza powszechna, bo wydawnictwa wcale nie tak chętnie o tym mówią, ale mamy faktycznie do czynienia z wielkim boomem na detektywki, na kobiety, które właśnie prowadzą śledztwa. To, co wcześniej było gdzieś tam śladowe, to, co wcześniej było pewnego rodzaju aberracją, teraz staje się czymś bardzo częstym. Mamy mnóstwo serii kryminalnych, świetnych, gdzie właśnie bohaterkami są kobiety albo dziewczynki. Seria Marty Grimes, gdzie mamy trzy tytuły: Hotel Paradise, Stacja Cold Flat Junction oraz Hotel Berlin. Seria Alana Bradley'a, gdzie, jak Państwo widzicie, zostaje wyeksponowana imię i nazwisko głównej bohaterki, Flavia De Luce. I ciekawe tytuły, które nawiązują bardzo często do literatury angielskiej. Zatrute ciasteczko, Badyl na katowski wór, Ucho od śledzia w śmietanie, Tych cień oczy znieść nie mogą, Gdzie się cis nad grobem schyla, Obelisk kładzie się cieniem. I trzecia seria, Karen Carbo, gdzie właśnie bohaterką jest Minerva Clark, gdzie tu też widzicie Państwo nazwisko i imię bohaterki zostaje zaakcentowane na okładce. Minerva Clark na tropie, Minerva Clark schodzi na psy, Minerva Clark traci ducha. Tutaj najbardziej widać poczucie humoru głównej autorki, ponieważ te tytuły oczywiście są grą z popularnymi powiedzeniami, natomiast to, że ona schodzi na psy, no nie oznacza, że jakoś tutaj podupadła bardzo mocno, czy to, że traci ducha, również nie oznacza jej słabości, ale właśnie odnosi się do pewnych faktów z prowadzonego śledztwa. Cechy wspólne tych bohaterek, które tutaj Państwo zauważycie, i cechy wspólne, które można tak naprawdę potraktować jako pewnego rodzaju uniwersalny przekaz. Mamy do czynienia z tymi nastoletnimi bohaterkami, tak? Co już przed chwilą akcentowałam. 12-letnia Emma Graham z powieści Grimes, 11-letnia Flavia De Luce z powieści Bradley'a, 13-letnia Minerva Clark z serii kryminalnej Carbo. Oczywiście to jest punkt wyjścia. W miarę rozwoju serii dziewczynki są trochę starsze. Bardzo często te bohaterki są samotne, nie mają przyjaciół, nie są docenione, czują się źle, bo nie mogą być sobą, nie są właśnie akceptowane. Też specyficzna sytuacja w rodzinie, ponieważ mamy tutaj do czynienia albo z brakiem matki, albo z nieobecnością matki i z tęsknotą tych dziewczynek właśnie za takim sojuszem damsko-damskim, sojuszem między matką a córką, ponieważ tego sojuszu dziewczynki nie doświadczają. Bohaterki mają też inne upodobania. Bohaterka powieści Grimes uwielbia czytać książki. Bohaterka serii Bradley'a interesuje się chemią i robi własne doświadczenia, które czasami kończą się wielkimi wybuchami, ale też na przykład wykazuje się znajomością trucizn, co czasami też się jej bardzo mocno przydaje. Natomiast bohaterka serii Karen Carbo cały czas chodzi z tchórzofretką w kieszeni i to też ją w jakiś sposób wyróżnia, że ona też z tym zwierzątkiem na przykład rozmawia. Mieszkają w dosyć dziwnych miejscach. Bohaterka serii Grimes mieszka w prawie opuszczonym, niegdyś tętniącym życiem hotelu. Bohaterka z serii Bradley'a mieszka w starym dworze, natomiast Carbo mieszka w takim miejscu, które no jest takim połączeniem byłej siedziby straży pożarnej z meksykańską restauracją, a więc takie trochę egzotyczne miejsce.
Bohaterki szukają bardzo mocno przestrzeni, której nikt ich nie znajdzie. Bohaterka Grimes bardzo chętnie przebywa w barze i rozmawia właśnie z dorosłymi w taki sposób, jakby też była dorosła. Bohaterka Bradley bardzo często spędza czas w pracowni chemicznej, natomiast bohaterka Carbo przychodzi na boisko szkolne po zajęciach, kiedy jest ono właśnie opuszczone, kiedy nikogo tam nie ma i kiedy no, może w pewnym sensie tam się wyciszyć. Bohaterki mieszkają też na prowincji. W przypadku Grimes mamy świetny portret prowincji amerykańskiej, a w przypadku bohaterki Bradley'a świetny portret właśnie prowincji angielskiej. Bohaterki też bywają złośliwe. To też jest cecha, która wiąże się często z niezależnością i z inteligencją. Czasami bohaterka Grimes doprawia potrawy w hotelu w niezbyt właśnie smaczny sposób, tak to ujmijmy. Bohaterka Bradley'a potrafi być złośliwa w stosunku do starszych sióstr, które bardzo mocno odnoszą się do niej właśnie z taką dużą niechęcią. Natomiast bohaterka Carbo czasami staje się bardziej dorosła od matki, która jest nieobecna, czasami się pojawia, ale zachowuje się jak nastolatka, w sposób mniej dojrzały niż właśnie sama córka. To wyobcowanie i wścibstwo jest zrównoważone z taką siłą wyobraźni. Bohaterki faktycznie umieją opowiadać, umieją wymyślać, umieją myśleć. Są osobami pełnymi pasji. Grimes jest fanką Clinta Eastwooda. Bohaterka Grimes jest fanką Clinta Eastwooda. Bohaterka Bradley'a właśnie uważa, że dzięki chemii może nad pewnymi rzeczami zapanować, bo jest to świat niedostępny dla wszystkich. Natomiast bohaterka Carbo zyskuje pewne umiejętności wtedy, kiedy właśnie zostaje porażona prądem i przestaje się przejmować tym, że jest brzydka, że tam ma, nie wiem, za grube czy za chude nogi, bo zaczyna w siebie wierzyć. Starsze rodzeństwo nie jest tutaj za bardzo wsparciem dla bohaterek i co jest bardzo ważne, bohaterki stają się takimi nieletnimi mistrzyniami ceremonii, tak można by było powiedzieć. To one objaśniają dorosłym, co się tak naprawdę wydarzyło, to one widzą więcej, to one doprowadzają do takiej sytuacji, że są wysłuchiwane przez dorosłych. Przez tych dorosłych, którzy bardzo często bagatelizują ich obecność, nie chcą w ogóle tego głosu dziewcząt i nastoletnich detektywek słuchać. One pokazują, że właśnie widzą więcej i umieją myśleć na tyle logicznie, są na tyle inteligentne i na tyle gdzieś tam łączą ze sobą fakty, że umieją podpowiedzieć pewne rozwiązania dorosłym i to one tak naprawdę odkrywają, co się tak naprawdę wydarzyło. Takie przesłanie, które wynika z tych właśnie powieści, to jest na pewno śledztwo jako taka zagadka do rozwiązania, czyli trochę takie wyzwanie dla intelektu tak naprawdę. Bycie detektywem staje się też próbą znalezienia drogi do samego siebie. Czyli bardzo ważna sprawa, ta, która dotyczy każdego z nas bez wyjątku i każdego z Państwa i też mnie. Każdy z nas musi odnaleźć drogę do samego siebie, żeby właśnie zdefiniować tę swoją tożsamość, zdefiniować kim się tak naprawdę jest. Mamy do czynienia tutaj z takim poddaniem się sile opowieści, a jednocześnie z takim przekonaniem, że najważniejsze jest we mnie, tylko to coś, co jest we mnie, ja muszę odnaleźć. Znowu takie doświadczenie, które jest doświadczeniem każdego z nas. To we mnie jest ta siła, w pasji, w wyobraźni, w moich umiejętnościach. Samotność jest takim wyzwaniem do obłaskawienia. Jakby wszystkie bohaterki pokazują, że można świetnie się czuć ze sobą, czyli że samotność nie jest w tym momencie dramatem, ale jednocześnie, że można udowodnić innym ludziom, że warto z nami się przyjaźnić, warto z nami rozmawiać, czyli że warto być z drugim człowiekiem, ale i warto być ze sobą, tak? Czyli nie ma tutaj takiego przesłania, że rozpaczliwie kogoś szukamy, tylko że cenimy też swoje własne towarzystwo, ale i cenimy towarzystwo innych. Czyli ta wiara w siebie jest tutaj czymś bardzo istotnym. To bycie wiernym własnym przekonaniem oraz sprawa podstawowa. Umieć zawalczyć o siebie i swoje ideały, to o czym już mówiłam wcześniej, nawet wówczas, gdy grupa myśli inaczej. I myślę, że to przesłanie jest bardzo ważne, zwłaszcza, że powtarza się tak naprawdę we wszystkich kryminałach, nie tylko tych młodzieżowych, ale i tych dla dorosłych. Umieć zawalczyć o siebie, umieć jakby wyrazić siebie na tyle mocno,
żeby nasz głos był wysłuchany. I tym, myślę, że optymistycznym akcentem bym tę moją opowieść krótko zakończyła. Dziękuję bardzo.